Zamojskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej w dniach 17 i 18 maja zorganizowało drugi międzynarodowy turniej piłki siatkowej. W turnieju udział wzięło 6 drużyn, a wśród nich reprezentacja łódzka na Ukrainie, Snina na Słowacji, Spartakus Adamówka, Kresy Dołhobyczów oraz dwa zespoły reprezentujące Zamość, Motopartner Opony i Axton. Staramy się, żeby tutaj promować nasze miasto, tutaj gdzie mieszkamy, tutaj gdzie żyjemy. Propagowanie zdrowego stylu życia, naszego regionu, no poza tym miłe jakieś tam przyjaźnie się nawiązują na poziomie lokalnym i międzynarodowym. W wyniku zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna z Łódzka na Ukrainie. Drugie miejsce przypadło Spartakusowi Adamówka. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna ze Słowacji. Jest to poziom generalnie bardzo wysoki, na poziomie trzeciej, czasami chwilami nawet drugiej ligi. Polacy tutaj niczym nie ustępują innym drużynom. Jak twierdzą organizatorzy, turniej stał na bardzo wysokim poziomie, co przełożyło się na zaciętą rywalizację.